Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj filmik o Hearthstone, a to z pewnej okazji, z racji tego, że mamy nowy dodatek Popioły Rubieży, już dostępny, już możecie się w niego zagłębić, a także odkryć nowe rzeczy, a w przypadku dla gracza takiego jak ja, który miał dosyć długą przerwę od Hearthstone'a, jest to świetny moment, żeby zapoznać się z tym, co zostało nowego wprowadzonego do Hearthstone'a. Przede wszystkim, słuchajcie, ja zacząłem grać Hearthstone'a w 2013 roku, to była beta. Jeszcze wtedy, gdzie dostałem klucz od swojego przyjaciela z liceum. I tak zaczęła się w ogóle moja kariera sportowa, więc jest to bardzo, bardzo dla mnie, że tak powiem, tkliwy temat. I pierwszy raz od tego 2013 roku Hearthstone wprowadził nową klasę postaci. I będzie to łowca demonów. Ale oprócz samej klasy łowcy demonów jest także wiele innych zmian, o których warto wspomnieć. O owcu sobie pomówimy za chwileczkę, ale przede wszystkim porozmawiamy sobie o aktualizacji 17.0, która też już jest w grze i przede wszystkim, co jest tutaj najważniejsze, moim zdaniem dla powracających graczy, to fakt, że teraz w paczkach nie można trafić duplikatów. To jest ogromna zmiana. Ogromna zmiana, ekonomia ta taka prawdziwa, czyli zarządzanie waszymi finansami w przypadku inwestycji w grę jest tutaj kompletnie pod nowymi wpływami, bardzo pozytywnymi zmianami w stosunku do gracza są to zmiany. Z racji tego, że teraz otwierając jakikolwiek booster pack, jakąkolwiek paczkę, którą mamy w grze, nigdy nie trafimy już duplikatu. Co sprawia, że dla ludzi, którzy chcą na przykład budować sobie kolekcję, gdzie mają wszystkie karty, ułatwia to o wiele bardziej budowanie tej kolekcji, dlatego że nie możemy już trafić commona takiego samego w boosterze, jeśli już jednego mamy. Nie możemy także trafić uncommona, karty rzadkiej czy epika. Przedtem w poprzednich dodatkach taka ochrona działała tylko i wyłącznie na karty legendarne, a i tak została wprowadzona jakiś czas temu. Więc jest to naprawdę bardzo pozytywna zmiana w stosunku do wszystkich graczy. Jeszcze w ogóle ciekawostka, jeśli uda wam się, załóżmy, nie wiem, zdobyć jakieś tam dwie karty, których wam się nie podobają, bo uważacie, że ich nigdy nie będziecie grali z jakiegoś powodu, możecie je zdisenchantować, dostać sobie pył z racji, że niszczycie jakieś karty i nawet jeśli te karty się zostały zniszczone, to ciągle w nowych paczkach nie będziecie mogli dostać tych kart. Oczywiście będzie można je skraftować, ale nie będzie można ich dostać znowu w paczkach, więc jest to naprawdę bardzo pozytywna zmiana, jedna z najlepszych w ogóle zmian, która nie ma nic wspólnego z samą grą, ale moim zdaniem zachęca do inwestowania w budowanie kolekcji. Więc jest to dla mnie coś bardzo pozytywnego, szczególnie dla powracających graczy, ale dla także tych właśnie powracających graczy jest nowa rzecz. Po zalogowaniu się do Hearthstone'a będzie taka mała przygoda z trzema bitwami, gdzie po pokonaniu właśnie tych trzech bitew do odblokowania dostaniemy talię. Pełną talię. I to taką dosyć niezłą, którą możemy od razu sobie wskoczyć na ladder i w tym momencie zacząć grać po prostu, że tak powiem, z buta po wejściu przez drzwi tawerny. Więc też bardzo pozytywna zmiana. Bardzo mnie to cieszy, widząc, że Blizzard wyciągnął rękę w stosunku do graczy, którzy niekoniecznie już grali w tę grę przez jakiś czas, ale także w stosunku do graczy, którzy cały czas grają w grę, no i wiadomo, kupują coraz więcej boosterów z każdym nowym dodatkiem. To są dwie bardzo pozytywne zmiany, cieszące me oko. Oprócz tego mamy oczywiście wielkie zmiany w ustawce, ale nie o tym będziemy rozmawiać, chociaż jak widać łowca demonów pojawił się także w ustawce, ale no dobra, to sobie odpuścimy te zmiany w kartach, bo co jeszcze ważnego w samym Hearthstone'ie, jeśli chodzi o klasę postaci, ogromną zmianę przechodzi no po prostu kapłan. Kapłan naprawdę przechodzi ogromną teraz zmianę. Wiele jego kart przechodzi do sali sław, takie jak na przykład kapłanka Ohenai, Święty Ogień, Postać Cienia, Prorok Velen, Boski Duch i Gorliwa Kapłanka. Wszystkie te karty, wszyściutkie, ale to wszystkie, dobra, może troszkę mniej jest w przypadku Velena, ale wszystkie z nich inne były grywane w praktycznie każdej talii kapłana, które gdzieś były widoczne w tych najwyższych rangach czy na turniejach. I poprzez usunięcie tych kart, a wprowadzenie nowych i oprócz tego zmian także innych kart, o których zaraz sobie porozmawiamy, sprawia, że kapłan, no może nie powiedziałbym, że nagle, że tak powiem, dostaje zwrot o 180 stopni i staje się inną klasą, ale jego
że tak powiedzmy, arsenał do dyspozycji jest inny i dzięki temu trzeba troszkę inwencji twórczej włożyć w tą klasę znowu, żeby odkryć ją na nowo. Rozmawiajmy sobie przede wszystkim o balansach, o zmianach balansu w kartach, które będą dostępne cały czas. No bo z racji, że tym już nie pogramy, to nie ma sensu o nich mówić. Słowo tarcza to jest moim zdaniem jedyna karta z tych, które będziemy teraz tutaj omawiać, która stała się gorsza. W poprzedniej wersji dobierała także kartę po rzuceniu słowo mocy tarczy, co prawda kosztowało jedną manę, ale za tą jedną manę dostawało się jedną kartę, czyli do cyklowania swojej własnej ręki była to rewelacyjna karta. Na pewno pamiętacie wszystkie kombosy, które były z nią związane, bo to są praktycznie kombosy od 2013 roku, od bety były praktycznie te same. Więc jak widać, będzie to już sama ta zmiana jest ogromną zmianą w stosunku do gameplayu, który będziemy oglądać sobie z kapłanem. Ale już inne wszystkie karty, które teraz będziemy omawiać, nagle okazują się silniejsze niż były. Słowo cienia śmierć w tej chwili tylko 2 many. Ogromna zmiana. Potrafi to w tym momencie zaważyć na tym, jakie tempo dyktujemy rozgrywce, z racji tego, że możemy wcisnąć tą kartę o jedną turę wcześniej niż normalnie. Czwarta tura, w której możemy zagrać swojego poplecznika za 2 many i rzucić słowo śmierć na przeciwnika jakiegoś mocnego 4-manowego dropa, to jest naprawdę niesamowite tempo. Święty cios, ogromna zmiana także. Zamiast jednej many i 2 obrażeń zadaje 3 obrażenia. Ciągle kosztuje 1 many. To jest idealny removal. Praktycznie na większość stworów w grze, więc naprawdę rewelacyjna karta. Rozgłos świętości, który w tej chwili kosztuje 5 many, żeby zadać 2 obrażenia na całym stole i przywrócić 2 punkty twojej postaci, twoim postaciom, w tej chwili będzie kosztował 4 many, czyli to też bardzo dużo zmienia. Taki jeden koszt many sprawia, że wiele rzeczy będziemy w stanie zrobić o turę wcześniej, ale także wliczając to rzucenie innych kart. To są ogromne zmiany. Szaleństwo cieni w tej chwili będzie kosztowało 3 many, a nie 4. Też ogromna zmiana, tak samo. To jest taka w sumie, można powiedzieć, zasada, jeśli chodzi o zmiany w tej kartach. Zazwyczaj są obniżone one koszt o many o 1. To jest ogromnym, ogromnym buffem. Świątynny nadzorca z 6 many 6-6 staje się 5 many 5-6 i to jest ogromna zmiana tempa także, bo jak wiadomo, ten taki, że tak powiedzmy, wzrost statystyk wraz z kosztem many jest zazwyczaj widziany razem z, powiedzmy, power levelem ich okrzyków bojowych. W przypadku świątynnego nadzorcy ma on naprawdę dobre statystyki po prostu za 5 many, a 5 many 5-6 to jest naprawdę mocny koleś, ale przy okazji ma bardzo przyjazny twojemu stołowi efekt okrzyku bojowego, więc generalnie jest to dobrze, dosyć grywalna postać, mimo że niekoniecznie będzie pasowała do archetypu, którym wydaje mi się, że będziemy mogli spotykać z kapłanem teraz w przyszłości. Kradzież myśli za to myślę, że będzie taki nowy trochę wyznacznik, w jaki sposób będziemy grali Priestem. To jest karta, która była cały czas grywana w kapłanie jako kontrolnym deku, z racji tego, że dawało nam nieskończoną ilość kombinacji, z racji tego, że kradniemy kartę przeciwnikowi z jego talii, więc cały czas musimy improwizować, co robimy z tymi kartami, które dostają przeciwnika, ale sprawiając, że ta karta, teraz kradzież myśli, będzie kosztowała 2 many, a nie 3, przyspiesza nam to taki nasz typowy kontrolny deck kapłana, w którym możemy o wiele więcej decyzji podjąć o wiele wcześniej, bo będziemy w stanie mieć więcej informacji po rzuceniu kradzieży myśli turę, dwie, czasami wcześniej, niż normalnie byśmy to robili. Nowe karty kapłana to są w ogóle nowiutkie rzeczy, czyli mentalistka, a za 1 manę skopię kartę z sali przeciwnika, dodając do swojej ręki, czyli tak mniej więcej właśnie kradzież myśli, trochę w tę samą stronę, ale przy okazji wstawia nam stworka, który pomoże nam się bronić przed atakiem jakimś, że tak powiem, agresywnych talii. Nasycenie mocą to jest duży buff, który niekoniecznie myślę, że będzie jakiś super grywalny, ale jest okej kartą. Kult irański kapelan daje przeznaczonemu stronnikowi plus 2 do zdrowia, ma dobre statystyki, myślę, że grywalna karta. Taka mniejsza wersja świątynnego nadzorcy. Szkarłatny ciermierzyciel daje wrogiemu stronnikowi minus 2 do ataku do twojej następnej tury. Przy dobrych statystykach 1-2-1, ale wydaje mi się, że to jest karta dla kapłana, który będzie chciał grać agresywnie i wyznaczać wymiany na stole poprzez granie większej ilości stworów niż taki typowy kontrolny deck, który będzie raczej rzucał czary. Słowo z cienia spustoszenia to jest coś, co robi naprawdę ogromne wrażenie. 4 mana niszczy wszystkich stronników z atakiem 5 lub większym, to jest naprawdę Czachademi, bardzo dobra epicka karta. Po prostu, tak jakbyście mieli w pakiecie
wbudowane wiele słowocienia śmierci, które w tej chwili kosztuje 2 mana, zapamiętajcie to sobie. A w przypadku słowocienia spustoszenia to jest tak naprawdę dwukrotny koszt śmierci, ale zapamiętajcie, że to także działa na twoich własnych sojuszników. Czyli gdzie chcemy to grać? Raczej w kontrolnym kapłanie, który nie gra stworów, które mają za dużo 5, które mają 5 ataku, mają trochę mniej, albo po prostu nie grasz ich dużo. Oprócz tego jeszcze jest Natalie Selin, czyli nowa legendarna karta zastępująca Velena. Okrzyk bojowy, zniszcz stronnika, otrzymaj jego zdrowie. Myślę, że to jest taki... Nie wiem, czy grywalny removal. Dosyć kosztowna karta. 8 mana za 8 ataku i nie wiadomo ile życia, ale przy okazji removal wbudowany na patyku, że tak powiem, no to zależy od sytuacji, ale wydaje mi się, że to może być albo bardzo dobra karta, zależy od mety, albo po prostu raczej niegrywalna, ale jest obiecująca. Pamiętajcie, że to są karty, które zastępują karty usunięte z gry praktycznie, więc lądują one w basic secie, co jest też bardzo ważną informacją. No i kolejne zmiany. To są, w przypadku dla mnie, to są ogromne zmiany, które myślę, że przekonują mnie do tego, żeby powrócić do Hearthstone'a, gdzie na przykład Leroy Jenkins już nie będzie mógł być zagrany. To jest karta, która była w ogóle bardzo problematyczna w historii Hearthstone'a, bo wiele talii opierało się na kopiowaniu Leroya Jenkinsa, czy po prostu na wykorzystywaniu szarży poprzez bardzo niezdrowe zagrania i zadając po prostu 18, 24, 30, 36 obrażeń w jednej turze. Już tutaj nie wspominając, no najwięcej miało w tym winy powiedzmy Łotr, czy Łowca. Ale Leroy Jenkins w sali sław w tej chwili to jest ogromna zmiana. Ogromna zmiana. Tak samo Górski Olbrzym nie będzie dostępny. Technik kontroli umysłu, Łamacz Zaklęć czy Akolita Bólu to są karty, z którymi, w cudzysłowie oczywiście, ja się wychowałem grając w Hearthstone'a. Więc bardzo miło mi zobaczyć, że taka zmiana gwardii przychodzi w tym patchu, który już możemy sobie w tym momencie zobaczyć w Hearthstone'ie. Także nowy tryb rankingowy, ale to się nie będziemy zagłębiać, bo wielkiej różnicy nie ma, jest po prostu inne troszkę nawet zawiństwo i większa ilość rang, ale dochodzi się do legendy i tak, a to przecież wszystkich interesuje najbardziej, prawda? Oprócz tego są nagrody, to jest ciekawsza rzecz, jest więcej nagród za tryb rankingowy, który jest bardzo ładny opis, co możemy dostać. No i to jest właśnie teraz coś, co chciałbym na więcej z wami porozmawiać, czyli nowa klasa postaci. Łowca demonów. Od 6 lat, jak wspomniałem wcześniej, nie było nowej klasy postaci. Teraz mamy 10 klasę. 10 klasę. Ciekawe, jak to będzie w UI, gdzie zawsze były podzielone na 3 klasy, czyli były 3, 3, 3, a teraz będzie co? 3, 3, 4? Niesymetrycznie? No nie wiem. Ale Łowca demonów to jest taka... Przeglądając karty Łowcy demonów, uznałem, że jest to jedna z najsilniejszych klas obecnie. Myślę, że będzie troszkę musiała przejść zmian swoich, ale to w sumie takie zmiany balansowe każdą klasę w jakimś momencie czekały. No a zobaczcie, że jest to nowa klasa, nie bardzo jeszcze ma za dużo rozegranych gier, no to myślę, że można troszkę wybaczyć, że jest za silna, ale i z ciekawostek, to jest też jedyna klasa postaci, która ma swoją umiejętność za 1 many, a nie za 2. To jest naprawdę duża rzecz, bo dzięki temu to tak samo jak w przypadku tych właśnie zmian w klasie kapłana, te karty są tańsze, w przypadku umiejętności bohatera możemy zacząć grę zadając 1 obrażenie przeciwnikowi. To dyktuje tempo całej gry, to dyktuje w tym momencie także naturę naszego bohatera, bo zazwyczaj takie rodzaju umiejętności chcemy wykorzystywać albo agresywnie, lub defensywnie. Powiedzmy sobie na przykładzie druida, który ma bardzo podobną umiejętność bohatera. Za 2 many dodawał sobie plus 1 do ataku, plus 1 do pancerza. W przypadku łowcy demonów, czyli jego demoniczne szpony zawsze są agresywne. Możemy je oczywiście wykorzystać do wymiany z jakimś stworem na przeciwnika planszy, ale generalnie uważam, że jest to umiejętność praktycznie bardziej użyteczna niż w przypadku łowcy, który za 2 many zawsze zadawał 2 obrażenia przeciwnika bohatera, dlatego że jest na tyle elastyczna w przypadku łowcy demonów, że możemy z nią robić naprawdę dużo rzeczy i pomóc sobie w wykonywaniu swojego planu. Więc łowca demonów, myślę, że jako archetyp taki podstawowy, rzuca się po prostu jako agresywna talia. Żeby odblokować tą postać w ogóle, to trzeba przejść taką małą kampanię sobie
którą mam już w tle włączoną. Ale generalnie no, nie będzie to, że tak powiem, za ciężkie. Wchodzimy sobie w prolog, przechodzimy taką małą mapkę. Ach, brakowało mi tej muzyczki. Przechodzimy sobie taką małą mapkę, odblokowujemy klasę. No i dzięki temu także mamy nowe karty. Z tego co pamiętam, chyba 30 kart? Łowcy demonów? No, co nie zmienia faktu. A tak, mam opisane. 10 podstawowych kart łowcy demonów, a także zawierające 20 kart zestawów startowej tej klasy. A jeśli chodzi o jego karty, to jest tego dużo. I przeglądając te karty, byłem w stanie sobie wyobrazić, że większość z nich chciałbym wykorzystać w talii. I to są, pamiętajcie, to są karty klasowe. Więc w przypadku takiego łowcy demonów dyktuje to, w jaki power level ta klasa swoją reprezentuje. Oprócz tego, pamiętajcie też, jest nowy keyword, wyrzutek. To są karty, weźmy sobie na przykład rażące wzrok. Za 3 many ma lifesteala, kradzież życia, więc będziemy się leczyć. Zadajemy 3 obrażenia stronnikowi przeciwnika, lub swojemu oczywiście. Leczymy się przez to. No i więc jest taka grywalna karta, nic specjalnego. Możemy porównać sobie do karty kapłana, która za 1 manę zadaje 3 obrażenia, ale nie leczy. No więc generalnie rażący wzrok wtedy nie robi takiego wrażenia. Ale z wyrzutkiem ta karta kosztuje 0 manę, a wyrzutek polega na tym, że pierwsza karta z lewej lub prawej, jeśli ma właśnie keyword wyrzutka, ma ten swój efekt. Czyli jeśli mamy, top deckujemy na przykład sobie z deka w turze rażący wzrok, to go używam za 0 manę. Czacha wybucha, rewelacyjna karta. Nagle się okazuje, że jest to, myślę, kartę, którą zawsze chcemy mieć w talii, jak gramy łowcą demonów, obojętnie jakim. Czy to będzie kontrolny, czy to będzie agresywny. Po prostu takie darmowe karty, które mogą być darmowe, oczywiście nie muszą, ale mogą być darmowe, bardzo dyktują sposób, w jaki będziemy rozgrywali daną rozgrywkę. Z takich innych kart, które dla mnie zrobiły ogromne wrażenie, była także czaszka Gul'dana, która za 5 many dobierała 3 karty, co jest oczywiście tak fair, ale okazuje się, że jak jest wyrzutkiem, to za 0 many dobiera 3 karty. No i co wtedy? No karta nagle się robi niesamowicie, niesamowicie mocna. A więc zachęcam do spróbowania nowego dodatku w Hearthstone. Sam zaraz będę się zabierał do odblokowania klasy, więc wjeżdżamy do gry i widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa. Wow. Ale rozgrywkę już zostawiam dla siebie.